dobry Państwu. Prezentujemy Wam ukraińskie ciągniki marki Motor Siege, które produkowane są w Zaporożu. Mamy dostępne je u siebie w wersji silnikowej benzynowej oraz diesla. Wersja benzynowa 13 koni, wersja diesla 9,5 konia, wersja benzynowa 16 koni. Wyposażone w silniki Weima, które są sprawdzonymi konstrukcjami. Działają nie tylko w ciągnikach jednoosiowych Motor Siege, a przede wszystkim w ciągnikach jednoosiowych Weima, pompach wodnych, agregatach i wielu innych urządzeniach. Każdy ciągnik marki Motor Siege jest masywny, wyposażony w dyferencjał, który działa z mechanizmem różnicowym. Nie musimy tutaj używać żadnych dźwigien do skręcania. Mechanizm różnicowy działa bardzo dobrze. Mimo że ciągnik, który teraz trzymam, waży 260 kg, jestem w stanie utrzymać go jedną ręką dzięki kierownicy. Tak samo obrócić się wokół własnej osi. Blokada mostu, która jest z tyłu, działa tak samo bardzo dobrze. Służy ona do przemieszczania się w trudnym terenie. Są wyposażone oczywiście także wałek odbioru mocy WOM, dzięki czemu mamy możliwość podłączenia narzędzi aktywnych typu glebogryzarka, kosiarka listwowa, kosiarka rotacyjna. Każdy ciągnik Motor Siege wyposażony jest w zwolnicę. Nie wiem, czy jest to słychać. Nie wiem, czy słychać ich pracę, ale one działają bardzo dobrze, zwiększając tym samym uciąg maksymalny. Kierownicę możemy bez problemu obrócić w dowolnym kącie, 360 stopni. Regulacja działa bardzo płynnie. Mamy tutaj do skorzystania reduktor także. Biegi wolne, biegi szybkie i wsteczny, jedynka i dwójka neutralny. Jak pracują silniki? Silnik benzynowy jest oczywiście cichszy od wersji w dieslu. Uruchomimy je sobie, sprawdzimy, pokażemy, porównamy. Wyposażony także w czujnik, dzięki czemu nie uruchomimy na biegu. Jak on ładnie pracuje. Teraz dla porównania uruchomimy ciągnik z silnikami diesla. Przygotowaliśmy także przyczepkę kompatybilną z tym modelem. Jest to zmodyfikowana przyczepka AgroRay B31 z udźwigiem do 400 kg, z błotnikami i z siedzeniem, z oparciem. Siedzenie jest wygodne, sama trzyma ciągnik. Skręcanie dosyć łatwe. Hamulec prostej konstrukcji. Wszystko natomiast działa. Uruchomimy teraz ciągnik. Zobaczymy, jak on jeździ. Działa bezproblemowo. Jeżeli ugrzęźniemy, możemy skorzystać z blokady mostu, która jest fabryczna. Jeśli jesteś zainteresowany takim bądź podobnym traktorkiem, zapraszamy do naszego sklepu pod adresem Lutory 437B bądź naszej strony internetowej pod adresem www.sklepagroray.pl bądź www.agroryshop.eu.